Oj, nóg, Pan Bóg był zresztą bardzo łaskaw wobec mnie, ponieważ miał do wyboru w moim późnym wieku albo mnie trzepnąć po głowie, albo po nogach. No więc ja mu codziennie dziękuję na kolana, że on mnie trzepnął po nogach, mam chore nogi. I stąd się zaczęła kolekcja moich lasek. Pierwszą laskę, jaką dostałem, to od takiego zbieracza Józefa Wierzyńskiego, wspaniałego, już nieżyjącego antykwariusza, który mi podarował laskę króla Stanisława Augusta. A reszta lasek częściowo dostałem jako dary, częściowo jako zakupy z desy. Jednym słowem, mam nieliczną, ale bardzo cenną kolekcję lasek. Myślał pan kiedy, kto przedtem siedział przy tym biurku? Nie, a po co mi to? Wystarczy mi, że to jest bardzo piękne biurko gdzieś z progu XIX wieku. To mi zupełnie wystarcza. A mam jeszcze starsze, XVIII-wieczne biurka. Najstarsze przedmioty, jakie mam w tym mieszkaniu, sięgają gdzieś XVI wieku. A po co się ma takie przedmioty? Dlatego, że są ładne, a poza tym moje mieszkanie to jest moja nora, lisa, starego lisa, który jak jest zmęczony Warszawą dzisiejszą, to ucieka do tej nory i tu się czuje u siebie. Coraz więcej tych, których chciałbym widzieć u siebie, już nie ma. Już są po tamtej stronie. Jeszcze ja się pałętam po tym świecie, nie bardzo wiadomo dlaczego. Profesor Lorenz, mój wspaniały, czcigodny przyjaciel, on mnie powiedział, że panie Jerzy, my musimy co się da zbierać, kupować, bo czego my nie uzbieramy i co się nie dostanie do muzeów, jeżeli muzea nie będą miały pieniędzy, to wszystko wyjedzie za granicę w bagażu dyplomatycznym. Ale pan rozdaje rzeczy, które pan zbiera. Niektóre. Reszty są zapisane tylko. Dałem tylko bardzo wspaniały stół, wczesnobarokowy, końca XVII wieku do zamku. On jest jedną z ozdób Zamku Królewskiego w Warszawie. A poza tym resztę to zapisałem w testamencie. A co komu zapisałem, to nie rzecz pani będzie cierpliwa. No już bardzo niedługo będzie to ogłoszone. To mój stary zegar XVIII-wieczny. Bym dzisiaj zaproponowała, że zastąpię pańskie biurko zwyczajnym biurkiem, ja wiem, sosnowym. By to panu nie sprawiło żadnej różnicy. A bardzo dużo. Dlaczego? Przecież ja przy tym biurku pracuję od 20 lat. Przy tym biurku powstało kilka moich książek. A że z tym biurkiem jestem bardzo ściśle związany. A do pisarstwa ja mogłem wrócić dopiero właściwie świeżo, na starość. I moje dokonania pisarskie te, które sprawiają mi przyjemność, to jest tom opowiadań pod tytułem Taniec życia ze śmiercią. To jest pierwsza moja duża powieść Dolina Szarej Rzeki i ostatnia Fidrek. Bo wie pani, to jest tak, że ludziom się wydaje, że moje dwie ostatnie powieści, a to jest dopiero to, co ja chciałem robić przez całe życie, ale nie mogłem. Nie mogłem być pisarzem. Kiedy powstał komunizm, to w ogóle przez kim cud boski, że mnie nie zamknięto i nie wysłano na Niedźwiedzie Białe. Ale w każdym razie nie wolno było mnie niczym innym zajmować, jak tylko muzyką i to bardzo określoną rzeczą. Wykłady o instrumentach w polskim radiu. Potem mnie z hukiem z radia wylano. Wylano mnie mianowicie, kiedy to była sprawa nowej konstytucji. I kiedy to łaskawy rząd nasz ówczesny zwrócił się do wszystkich, żeby swoje własne propozycje zmian w tej konstytucji przysyłali pod adresem Sejmu. I ja się też na to dałem nabrać, jak głupi, choć taki stary. No i tam jakieś miałem moje życzenia, a rezultat był taki, że jak tylko te życzenia wypowiedziałem, to mnie natychmiast zewsząd wylano, przede wszystkim z radia. On był taki enfant terrible, naprawdę. On co raz przecież to coś tam puścił w tej polityce albo gdzieś. Już nie mówiąc o tym, że mówił. To na pewno. Bo gadane to on ma. Ja nigdy żadnej partii nie stałem blisko. Nawet nie stałem blisko partii bridge'a. Ponieważ nie lubiłem grać w karty. Czasami mnie jakieś stare ciotki zmuszały do tego w okresie świąt, żebym siadał na czwartego do bridge'a i potem miałem niedobre sny. Mianowicie śniło mi się, że idzie rozgrywka i że ja mam w ręku talie z pierniczków takich, jakie były do bakalii
na Boże Narodzenie i że z tej talii zaczynam licytację. C-dur, na to ktoś mi otwiera demol, tam jest as-dur, tu jest fis-mol i na fis-mol staje kontra i rekontra i budzę się przerażony, czy to się uda.